Jezus mówi: Zbędne jest wyjaśnienie, że zabijanie jest brakiem miłości. Miłości do Boga, któremu odbieracie prawo życia i śmierci nad jednym z Jego stworzeń, odbieracie mu też prawo bycia sędzią. Bóg jest jedynym sędzią, jest świętym sędzią. Aby powstrzymywać zbrodnie, Bóg zezwolił człowiekowi na tworzenie trybunałów i na karę śmierci, ale biada wam kiedy z ich pominięciem stawiacie siebie w roli sędziego waszego brata, który was skrzywdził lub tak się wam tylko wydaje. Wówczas przekraczacie prawo ludzkie tak samo jak prawo Boże. Biedne dzieci, zauważcie, że obraza i ból poruszają wasz duch i wasze serce, że wasz gniew i wasz ból okrywają welonem wasz wzrok intelektualny. Ten welon uniemożliwia Wam spojrzenie na faktyczną prawdę i na miłość, tak jak Bóg Wam ją ukazuje, abyście mogli do niej dostosować Wasze oburzenie, nawet słuszne, abyście sami nie popełnili niesprawiedliwości poprzez bezwzględne potępienie winnego. Bądźcie świętymi, nawet wtedy, kiedy obraza Was pali. Zwłaszcza wówczas przypominajcie sobie o Bogu. Sędziowie ziemscy, Wy również bądźcie świętymi. Do Waszych rąk trafiają najgorsze okorpieństwa ludzkie. Badajcie je z oczami i duchem przesiąkniętymi Bogiem. Doszukujcie się prawdziwej przyczyny niektórych nędz. Choć są to prawdziwe nędze rozpadającego się człowieczeństwa, zauważcie, że są one spowodowane wieloma przyczynami. W ręce, która zabiła, dopatrujcie się z siły, która popchnęła do zabicia, i pamiętajcie, że sami jesteście ludźmi. Zastanówcie się, czy w przypadku zdrady lub prowokacji sami bylibyście lepsi niż oskarżony, który przed wami czeka na swój wyrok. Czyńcie surowy rachunek sumienia. Zastanówcie się, czy żadna kobieta nie może was oskarżać bycia rzeczywistym zabójcą swojego usuniętego dziecka. Ponieważ po chwilach uniesienia erotycznego sami uciekliście od waszego obowiązku. Jeśli pomyślnie przejdziecie taki rachunek sumienia, wówczas macie prawo do surowości. Ale jeśli sami zgrzeszyliście przeciwko dziecku poczętemu skutkiem waszego oszustwa lub rozwiązłości, jeśli później próbujecie uzyskać przebaczenie od tego, którego nie można oszukiwać i który nawet po latach poprawnego życia nie zapomina winy, której nie chcieliście wynagrodzić, zbrodni, której się przyczyniliście, bądźcie przynajmniej aktywni w zapobieganiu złu, zwłaszcza tam, gdzie kobieca lekomyślność i nędza skłoniły ją do popadnięcia w nieprawość i w dzieciobójstwo. Niech mężczyźni pamiętają, że ja, czysty, nie odmówiłem odkupienia kobietom bez honoru. W miejscu utraconego honoru przyczyniłem się do rozkwitania ich duszy jak kwiat na zbezczeszczonej ziemi, żywy kwiat odkupięczego żalu. Dałem swoją współczującą miłość tym biednym nieszczęśliwym, które rzekoma miłość popchnęła do błota. Moja prawdziwa miłość uratowała je od rozpusty zaszczepionej w nich przez waszą rzekomą miłość. Gdybym od nich uciekł lub jej przeklął, Straciłbym je na zawsze. Kochałem je również za świat, który po ich wykorzystaniu zasypuje je obłudnymi drwinami i kłamliwą pogardą. Zamiast grzesznych pieszczot otrzymałej pieszczotę mojego czystego spojrzenia. Zamiast słów uniesienia miałem dla nich słowa miłości. Zamiast pieniędzy, wstydliwej ceny ich pocałunku, obdarowałem je bogactwami mojej prawdy. Mężczyzno. Tak się właśnie czyni w celu wyciągnięcia z błota tych, które tam upadły. Nie chwyta się ich za szyję, narażając się za podwójne zatopienie. Nie rzuca się im kamieni, które by ich dodatkowo pogrążyło. Miłość zbawia. Zawsze miłość.